Farmindex, lider wiedzy o lekach, prezentuje przegląd wiedzy o inhalatorach stosowanych w astmie i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc. Aerozole inhalacyjne. Inhalacja lekami Atrovent N, Berotec N i Berodual N następuje za pośrednictwem inhalatorów ciśnieniowych. Inhalatory służące do podania tych leków różnią się kolorami kapturków ochronnych, ale ich obsługa jest taka sama. Instrukcja użycia inhalatora znajduje się na ulotce dołączonej do każdego opakowania. My w kilku krokach pokażemy, jak prawidłowo wykonać inhalację, a wykonujemy ją zawsze w pozycji siedzącej lub stojącej. Uwaga! Tylko przed pierwszym użyciem upewnij się, że inhalator działa poprawnie. W tym celu zdejmij nasadkę, energicznie wstrząśnij inhalatorem, skieruj ustnik od siebie i uwolnij dwie dawki w powietrze. Inhalator działa poprawnie. Wykonanie inhalacji. Po zdjęciu kapturka ochronnego z ustnika inhalatora wstrząśnij nim kilka razy. Trzymaj inhalator między kciukiem a palcem wskazującym. Wykonaj głęboki wydech. Włóż ustnik do ust i po rozpoczęciu wdechu przez usta, nie przez nos, naciśnij inhalator, by uwolnić lek. Kontynuuj spokojny, głęboki wdech przez usta, nie przez nos. Wyjmij inhalator z ust, na kilka sekund wstrzymaj oddech i wykonaj spokojny wydech. Załóż nasadkę ochronną. Jeżeli lekarz zalecił dwie inhalacje leku, odczekaj około pół minuty przed jej wykonaniem. Ważne jest, by inhalatora używać zgodnie z instrukcją producenta. Więcej filmów z instrukcją obsługi innych inhalatorów dostępnych w Polsce znajdziesz na inhalatory.edu.pl.